Oto opowiem Państwu moją emulację z panną Marianną. Ideja z browaru. Jakoś zachciało się zajść do garderoby. Przychodzę, aż panna Marianna prasuje. A taka piękna żastra. Więc ja do niej powiadam. Dzień dobry, panience. A to pan Wincenty. Jakiż dziś piękny, mój ty Boże święty. Skądże to? Z browaru. A dokąd? Do panny. A czego? O tak sobie pogadaj z wasanną. Czy można? Nie można. Och, jakaż okrutna. Dlaczego nie można? Dzisiaj jestem smutna. Smutna? A to czego? Paskudny sen miałam. Śniłam. Cóż takiego? Że męża dostałam. Doprawdy. Patrzajcie, a cóż w tym tak złego? Cóż kiedy pisarza i prowentowego? Fe. Panna Marianna tak źle sny tłumaczy. Zobacz pan w senniku, co taki sen znaczy. A czyż tam jest pisarz? Nie, są aprykozy. A cóż to aprykozy? To gatunek kozy, a pan tak do kozła podobny okrutnie. Ach, panno Marianno, jak to słuchać smutnie. A ona do mnie kpiąc. Jakiś z pana romansowy człowiek zrobił się, ale pisarz prowentowy nie dla mnie jest, nie. Nie powiadam ekonom, ten ma gospodarstwo, dom i przecież ekonomowa znaczy w świecie coś, tak? Tak ja do niej troszeczkę już zły. Ja to widzę już od dawna, że panna dla Piaseckiego jesteś grzeczna i zabawna, a Piasecki warta tego, co? Ona jak na mnie wpadnie. Czy wart, czy nie wart, to przecie nie wać pana tyczę. Do mego życia na świecie mieszać się nie życzę. Za mój rozum konduitę ja sama odpowiem. Ot masz wasan głowę zmytą, jeszcze pani powiem. Tak ja w strachu. Żeby ona czasem przed panią mnie oskarżyła, powiadam do niej. Ach, panno Marianno, za cóż tak się gniewać? Dacz ja mógł kiedy tego się spodziewać, żeby mnie panienka i tak wylajala, i oskarżyć chciała, i kozłem nazwała. Ja co dla panienki życia nie żaluję, i gruszki, i jabłka, i śliwki kupuję, i zawsze tańcuję z panną w pierwszej parze, i co każesz śpiewam, i gram na gitarze. Och, mój Boże wielki, Boże litościwy, jak to prowentowy pisarz nieszczęśliwy, kiedy mu ekonom na przeszkodzie stanie. Ach, panno Marianno, tylko nie mów pani. A ona do mnie, ale taka zła, że aż strach. A widzisz, Wacan, teraz jak to źle, kiedy ja zła, ha, i gniewam się, ha. Oj, widzę, widzę, biada, biada mnie, panno Marianno, ach, zlituj się. I już prawie do niej na kolanach. Czy widzi żal mój srogi, moje cierpienia, skargi, łzy? Odweź wasan za pas nogi i ruszaj mi za drzwi. Za cóż ja zrobił złego? Za cóż tak bardzo gniewać się? Idź, wasan, mam dosyć tego, żelazkiem sparzę cię. I Bóg mnie polapie gorącym żelazkiem, tak ja. Gwałtu! O, jakie srogie cierpienia! Ta panna nie masz sumienia, żelazkiem tak sparzyć mnie.
O, mój Boże, wielki Boże, jakżeż ja prowento tworzę. Oparzona ręka cała, patrz panienka jak siniała. Oparzona ręka cała, patrz panienka jak siniała. Adiu, panie czortam z wami, pannami i szlachciankami. Wolę chłopkę, jak się zdarzy, przynajmniej rąk nie poparzy. Wolę chłopkę, jak się zdarzy, przynajmniej rąk nie poparzy. Ot, i teraz, czort wie czego? Jeździł ja do Mińska uczyć się jakiegoś tam przeklętego lansiera, dlatego, że pannie Marianie zachciało się w zapusty skakać. Nabił sobie boków pleców, rozbił łeb, przejechał się mil 20, gdyby kiep. Zaszargał się, oberwał się, gdyby Żyd, zekspensował kilka rubli, że aż wstyd. A to pytam na co, bo pana lubi potańcować Mariana. I już ja nie będę narzekać, ale będziesz długo czekać, ale będziesz długo czekać, panno mnie. Adiu, wziął już za czapkę i chciał iść sobie, aż ona do mnie. Wincenty, drogi Wincenty, nie odchodź, proszę ja ciebie. Przepraszam za ten przeklęty przypadek, jak Bóg na niebie. A ja ci za to poradzę, na to plaster położę, watą obłożę, to mała rana i jutro z rana nie będzie znaku. Zostań, biedaku. I taka piękna była, jak to mówiła, że ja zapomniawszy i bólu, i wszystkiego, wziął ją za rączkę, pocałował i powiadam do niej. Och, jak panna tak coś do mnie powiesz, to tak miło, jakby nigdy o sparzeniu mnie się ani śniło. Oj, te oczki, moje oczki, jakie one ładne, a te ząbki, oj, te ząbki. Et, gdzie tam, szkaradne. Oj, prześliczne, czy nie można? Co? Tak pocałować. Gdzie? W buziaka. Ja nie wiem. Od czego żałować? A co powie? Kto? Piasecki. A co jemu do tego? Bo i prawda. Od ekonom. A bo to co złego? A więc dobrze. Oj, panno Marianno, postaraj się dla mnie. Czego? Żeby nie być panną. A w ten dzin-dzin pani zadzwoniła, panna Marianna pobiegła, a ja zostawszy jeden myślę sobie, a kto wie, może z tego co i będzie. A jak bać państwu się zdaje?